patronem jest święty Florian, a oni sami obchodzą swoje święto 4 maja. Początek roku jednak to czas zebrań sprawozdawczych, a my gościmy w Międzybrodziu Żywieckim, gdzie trwa jedno z nich. Pani poseł, w natłoku obowiązku znalazła Pani czas, aby uczestniczyć w zebraniu sprawozdawczym OSP w Międzybrodziu Żywieckim. Dlaczego wybrała Pani akurat tę jednostkę? Ja często uczestniczę w zebraniach walnych sprawozdawczych w jednostkach. Ze strażą związana jestem przeszło 20 lat. Sama jestem prezesem zarządu gminnego w Ślemieniu jeszcze, pomimo to, że mieszkam w Żywcu, ale jeszcze mnie nie odwołali, więc staram się tam aktywnie uczestniczyć w tej jednostce i pracować, nie tylko w jednostce, ale we wszystkich tych trzech jednostkach. Bardzo lubię przyjechać do tej jednostki, do Międzybrodzia Żywieckiego, ponieważ jest to wyjątkowa jednostka. Często tutaj też przyjeżdżam co roku, jak organizowane są halowe mistrzostwa młodzieżowych drużyn pożarniczych. I za to im chciałam podziękować, że tak się aktywnie włączają w ćwiczenia, bo bardzo ważne jest, żeby młodzież doskonaliła swoje umiejętności, a ogólnie ta jednostka jest naprawdę wyjątkowa. Uczestniczyła Pani już w kilku zebraniach OSP w naszym powiecie. W jaki sposób ocenia Pani ogólnie działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym regionie? Kiedy mam taki czas, to wyjeżdżam i spotykam się ze strażakami. Wszystkie zebrania, w których uczestniczyłam, są bardzo dobrze przygotowane merytorycznie. W każdej jednostce druhowie dużo robią. Jest to bardzo ważne, że możemy bezpiecznie spać, dlatego że zapewniają nam bezpieczeństwo w całym naszym regionie i należą się dla nich ogromne wyrazy szacunku i uznania. Dzięki między innymi Pani staraniom samochód o wartości 750 tysięcy trafił do Jeleśni. Tak, miałam tam być dzisiaj, ale nie zdążyłam już dojechać do Jeleśni na walne zebranie. Cieszę się, że mogłam choć troszkę mały wkład w to włożyć. Jest to duża zasługa byłego wicewójta Bronisława Jafernika, prezes straży i druhowie ciągle do mnie przybywali, żeby pilnować, żeby ten samochód trafił do tej jednostki, ale tu się należą podziękowania dla pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, którzy ten wniosek sporządzili, bo to było w drodze konkursu. A jak się Pani czuje w ogóle wśród tej strażackiej braci? Bardzo dobrze się czuję. Zawsze jak byłam wójtem przez 10 lat w gminie Ślemień, to praca ze strażakami była dla mnie ogromną przyjemnością. To są osoby, które nie pytają o pieniądze, które po prostu, to jest pasja. To już strażakiem się trzeba urodzić. Może nie brałam czynnego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale cały czas wspieram strażaków. Pracuję również w parlamentarnym zespole do spraw strażaków i jest to dla mnie też bardzo budujące, że mogę właśnie w Sejmie też na rzecz strażaków, druhów strażaków pracować. Ewa Jeremicz, Beskid Life.